Proszę Państwa, przygotowując się do podsumowania gospodarczego mijającego roku, doszedłem do wniosku, że nie da się tego uczynić bez odniesień do historii oraz ostatnich 7 lat. Jako Bielsko-Podlaska Izba Gospodarcza nie chcemy nigdy zabierać głosu na temat bieżącej polityki. Jednakże o wszystkim, co ma bezpośrednie przełożenie na gospodarkę, a także na otoczenie prawne, w którym funkcjonują nasze firmy, mamy prawo, ba, mamy obowiązek o tym mówić. Po 1989 roku zbudowano w Polsce system niezależnych, autonomicznych instytucji, które ograniczały interwencjonizm państwa i pozwalały działać mechanizmom wolnego rynku i konkurencji. Chroniły też naszą gospodarkę przed cyklami politycznymi. Efektem działania tego systemu był największy procentowo wzrost PKB w stosunku do okresu sprzed reform. Największy wśród nowych demokracji. W 1989 roku Polska miała PKB na mieszkańca na podobnym poziomie jak Ukraina. Po 20 latach, w 2010 roku, mieliśmy ten wskaźnik ponad 4-krotnie większy. To miara naszego sukcesu i prawdziwy obraz Polski, a nie obraz Polski w ruinie. W 2015 roku nasz dług publiczny wynosił 950 miliardów złotych. Niedawno polski rząd przedłożył Eurostatowi notyfikację fiskalną możliwego stanu finansów publicznych jesienią 2023 roku. Według tego dokumentu dług publiczny będzie wtedy wynosił 1 750 miliardów. Oznacza to, że w ciągu 8 lat nasz kraj zadłuży się o 800 miliardów złotych. Nasuwa się pytanie, na co zostały wydane tak ogromne pieniądze? Trzeba pamiętać, że z tych 800 miliardów, które przybyło zadłużenia, czy przybędzie, to 230 miliardów to są rekompensaty za zamknięcia covidowe. I tu przypomnę, że cała klasa polityczna zamykała i dążyła do tego, żeby zamykać MŚP, wtedy, kiedy pracowały korporacje międzynarodowe i duże fabryki. Także tutaj dzisiaj także ta inflacja, którą mamy, to jest 1/3, to jest także z tego powodu. Poza tym 900 miliardów na 2016 rok, to pamiętajcie, znaczy no wiecie Państwo na pewno, że spłata tego długu, czyli rolowanie, to jest postęp geometryczny. Czyli już z tej bazy, jak wystartowaliśmy, no to się mnoży i stąd niestety będziemy mieli ten wynik, który jest. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Też ja z Białej Podlaskiej wychodzę i nie wyobrażam sobie, żebym nie był na takim spotkaniu z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za naszą gospodarkę, produkują ten produkt krajowy brutto i odpowiedzialny za los setki, tysiące, miliony ludzi, którzy pracują. Ja się nie chcę oczywiście zadłużać, ale esencja, którą powiedział Pan Prezes, ja podpisuję 10 palcami. To są opinie człowieka, który z tej branży wychodzi. To jest opinia, to są słowa, które wyrażają na pewno opinię i bolączki tych przedsiębiorców. I kto jak sami przedsiębiorcy mają mówić o swoich problemach. Panie Prezesie, bo staramy się, żeby dokonać takiego dobrego wyboru, żeby tych problemów przedsiębiorców żeby uniknęli, żeby nie tylko gospodarka została ręcznie sterowana i wszelkie gałęzie życia społecznego, politycznego w tym naszym kraju aktualnie są sterowane ręcznie. Ja chciałbym z tego miejsca jeszcze raz serdecznie podziękować. Życzę Państwu sukcesów, żeby przyszły rok i te święta minęły w spokoju, w duchu takim rodzinnym, ciepłym, daleko od insynuacji różnego rodzaju, daleko od brudów, które ewentualnie ktoś tam myśli i wciąga, bo tych świąt mają to do siebie, że one zbliżają ludzi, cementują tej jedności między ludzkim. I także wszystkiego najlepszego i z okazji zbliżającego się nowego roku, żeby
rok 2023 był rokiem zwycięskim dla wszystkich, dla gospodarki, dla opozycji i dla Polski przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Ja w swoim imieniu i imieniu Rady Miasta Podlaskiej Izby Gospodarczej oczywiście dołączam się do tych życzeń, życząc Państwu radosnych, błogosławionych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, samej pomyślności, czasu rodzinnego, wytchnienia i tak nam potrzebnego odpoczynku w tym czasie. Wesołych świąt. Dzieje się gwałtownie z dnia na dzień, więc miejmy nadzieję, że ten nadchodzący rok będzie przynajmniej taki, w którym nasze firmy przetrwają. Z jakimi problemami się spotykamy i będziemy się w przyszłym roku spotykać, ja nie muszę tu mówić do Was, przedsiębiorców. Więc życzę, żeby w tym nowym roku te przeciwności, które dotkną nas bardzo mocno, nie zachwiały podstawami naszych firm, żeby firmy przetrwały i doczekały takiego okresu, gdy będzie warto inwestować i dalej się rozwijać. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Thank you.